Zakończyła się właśnie wspólna konferencja prasowa szefa rządu, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Dziś, 20 marca 2020 roku, możemy mówić o epidemii COVID-19. Ten dzień już na zawsze pozostanie na kartach historii naszej ojczyzny. Jak zapewnił minister zdrowia, szpitale, personel medyczny oraz służby są przygotowane. Premier ogłosił podwyższenie kar za złamanie kwarantanny. Szkoły pozostają zamknięte, bo nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy o społecznej dyscyplinie DDM – dystans, dezynfekcja i maseczki. Cieszy solidarność międzypokoleniowa, pomoc seniorom, czy to w zakupach, czy przy wyprowadzaniu psa. Wszyscy zdajemy ten egzamin z odpowiedzialności.